Zadanie pierwsze. Przedstaw w postaci notacji wykładniczej poniższe liczby. W podpunkcie A mamy liczbę 100. My wiemy, że liczba 100 to jest dokładnie to samo, co 10 do potęgi drugiej. Natomiast teraz przypomnijmy sobie, jaką formę ma notacja wykładnicza. Notacja wykładnicza to jest iloczyn dwóch liczb. Jest to iloczyn liczby A oraz potęgi liczby 10. Przy czym A musi należeć do zbioru liczb rzeczywistych, ale jednocześnie musi należeć do takiego przedziału. Czyli od 1 do 10 jest to przedział lewostronnie zamknięty, prawostronnie otwarty. Liczba 10 do potęgi drugiej hipotetycznie nie spełnia tego warunku. Dlaczego hipotetycznie? Dlatego, że tutaj domyślnie mamy po prostu 1 razy 10 do potęgi drugiej. Popatrz teraz na podpunkt B. Tutaj mamy 200. I idąc torem tego przykładu A, my wiemy, że 200 to jest dokładnie to samo, co 2 razy 100. Przy czym wiemy, że 100 to jest 10 do potęgi drugiej. Dlatego 200 możemy zapisać jako 2 razy 10 do potęgi drugiej. No i to już jest zgodne z notacją wykładniczą. Popatrz teraz na podpunkt C. W podpunkcie C mamy 1000. I tak naprawdę 1000 to jest dokładnie to samo, co 1 razy 1000. Przy czym 1000 możemy zapisać jako potęgę liczby 10 i będzie to 10 do potęgi trzeciej. Natomiast żeby ten zapis był zgodny z notacją wykładniczą, to tutaj możemy jeszcze zapisać, że 10 do potęgi trzeciej mnożymy przez 1. W podpunkcie D mamy 8000. 8000 to jest dokładnie to samo, co 8 razy 1000. Jak już wiemy z podpunktu C, 1000 możemy zapisać jako 10 do potęgi trzeciej, no i to 10 do potęgi trzeciej musimy pomnożyć przez 8, żeby ostatecznie otrzymać 8000. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli jeszcze nie widziałaś innych moich filmów związanych z notacją wykładniczą, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której zamieszczam właśnie nagrania związane z zadaniami dotyczącymi notacji wykładniczej.